Moskwa wzywa ambasadora USA, na dywanik USA nakładają na Rosję nowe sankcje. Jest odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zapowiada, że reakcja Moskwy na sankcje USA będzie nieodwracalna. Odpowiemy według zasady wzajemności, oświadczył rzecznik Kremla. Na trudną rozmowę został wezwany amerykański ambasador. Do MSZ został wezwany ambasador USA. Podzielimy się z dziennikarzami dodatkową informacją na temat tej rozmowy, która będzie trudna dla strony amerykańskiej, oświadczyła na briefingu dla mediów rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Jak zaznaczyła, reakcję na sankcje USA przygotowują właśnie rosyjscy eksperci i władze Rosji poinformują o nich w najbliższym czasie. Niejednokrotnie uprzedzaliśmy USA o skutkach ich wrogich kroków, które groźnie potwierdzają konfrontacyjność pomiędzy naszymi krajami. W rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Joe Biden wyrażał zainteresowanie normalizacją relacji rosyjsko-amerykańskich. Działania jego administracji mówią o czymś przeciwnym, oceniła Zacharowa. Rzecznik Kremla, bezprawne wcześniej, komentując medialne doniesienia na temat planowanego przez USA wprowadzenia sankcji, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że władze Rosji potępiają wszelkie sankcje i uważają je za bezprawne. Tak czy inaczej działa zasada wzajemności. Takiej, która najlepiej zabezpieczy nasze interesy, podkreślił. Szczegóły sankcji Biały Dom oznajmił w czwartek, że prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze, nakładające dodatkowe sankcje na Rosję w związku z jej ingerencją w amerykańskie wybory i ataki hakerskie. W ramach nowych sankcji USA zakazały amerykańskim instytucjom finansowym obrotu rosyjskimi obligacjami oraz wskazały 6 firm jako partnerów rosyjskich służb w atakach hakerskich. Dodatkowo sankcje personalne wprowadzono wobec 32 osób zamieszanych w próby ingerowania w amerykańskie wybory w 2020 rok. Zdecydowano też o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów podejrzanych o szpiegostwo.